W okresie średniowiecza ówczesne miasta europejskie dopiero się rozwijały, w konsekwencji czego były one zdecydowanie mniejsze i słabiej zaludnione w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj. Przykładowo, największe miasto średniowiecznej Polski, Gdańsk, pod koniec XV wieku liczyło 30 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, współczesny Gdańsk liczy 450 tysięcy mieszkańców. Podobna sytuacja wyglądała we wszystkich innych miastach europejskich. Praktycznie jedynym miastem Europy w okresie wczesnego średniowiecza, którego populacja przekraczała 50 tysięcy, był Konstantynopol, stolica Cesarstwa Bizantyjskiego. Zdarzały się nad przypadki miast, których populacje były mniejsze od tych we wsiach. Mimo to nadal były one miastami, a nie wsiami, gdyż posiadały one nadawane im przez władców państw prawa miejskie, które zezwalały im m.in. na wybór władz miejskich organizowanie targu i budowę murów obronnych. Wsie żadne z tych praw nie posiadały. Charakterystyczną cechą wszystkich miast okresu średniowiecza były mury obronne, chroniące je przed napaścią. Wspierane były przez baszty, czyli wieże obronne, a w niektórych przypadkach także przez fosę. A żeby dostać się do środka, trzeba było wjechać przez główną bramę, która znajdowała się w murach którą od rana do wieczora strzegli strażnicy. Na noc oraz w razie ataku bramę szczelnie zamykano, by chronić mieszkańców miasta. Sercem każdego średniowiecznego miasta był Rynek, na którym mieścił się Główny Plac Miejski oraz Ratusz, w którym znajdowała się Główna Rezydencja Władz Miasta. Mieszkańców miast nazywano mieszczanami, a ze względu na swój statut majątkowy byli podzieleni na bogatych patrycjuszy, siedmiu zamożnych członków pospólstwa i zubożały plebs. Radę, Rada miasta z kolei stanowiła główny organ władz miejskich, a jego członkami, ze względu na statut majątkowy, najczęściej stanowili członkowie patrycjatu. Prace w mieście można było najczęściej odnaleźć w tzw. cechach czyli organizacjach zrzeszających osoby o identycznym zawodzie. Na przykład stolarzy, kowali lub murarzy. Każdy pracownik zaczynał od rangi czeladnika, który, w którym kształcił się w zakresie danego zawodu, zdobywał niezbędne umiejętności i doświadczenie, by stopniowo w kolejnych latach wspinać się w hierarchii swojego zawodu. Inaczej wyglądała sytuacja innej grupy społecznej, jaką byli chłopi, czyli mieszkańcy wsi. Byli oni najliczniejszą grupą społeczną średniowiecznej Europy. Szacuje się, że blisko 9 na 10 mieszkańców ówczesnej Europy stanowili właśnie członkowie stanu chłopskiego. Pracowali oni na roli, zajmując się głównie uprawą ziemi, a w niektórych przypadkach także hodowlą zwierząt. Pracowali oni na ziemiach, które należały do ich pana, którymi byli najczęściej rycerze, biskupi, ewentualnie opaci. W zamian za możliwość mieszkania na danej ziemi i gospodarowania musieli oni swojemu panu płacić regularny czynsz, czyli określoną sumę pieniędzy, a w niektórych przypadkach mogli oni ten czynsz zapłacić również w naturze, w postaci określonej liczby zwierząt, jajek lub zboża. Czasami zdarzało się, że pan znosił danemu chłopowi czynsz, a w zamian nakazywał mu pracować za darmo w swoim gospodarstwie. Mówiło się wtedy, że chłop pracuje na pańskiej ziemi, czyli obrawiał tzw. pańszczyznę. Prócz tego chłopi byli zobowiązani do płacenia tzw. dziesięciny, Czyli musieli oddawać jedną dziesiątą swojego majątku dla lokalnej parafii, przy której znajdowała się dana wieś. Prócz tego byli zobowiązani do płacenia określonej sumy opłaty i świadczeń władcom państwa, w granicach którego mieszkali. Mimo tych wszystkich licznych opłat, jakie zmuszeni byli płacić chłopi, ich sytuacja nie była aż tak zła. W zasadzie do XV wieku większością chłopów żyło się w miarę dobrze, a nawet zdarzały się sytuacje, że co, maje, co bogatszy chłop mógł nawet pożyczyć pieniądze danemu rycerzowi. Najbogatsi z kolei chłopi otrzymywali najczęściej status sołtysa, czyli zarządcy danej wsi, który zarządzał i kierował wszystkim, co działo się na ten, terenie danej wioski. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.